Witamy Was bardzo serdecznie na naszej sali operacyjnej i po raz kolejny wyjaśnimy Wam tajniki technik i tego, co tutaj robimy. Dzisiaj, słuchajcie, po pierwsze nabałaganimy, czyli przetniemy jakąś tkankę, a po drugie wytłumaczymy Wam, jak to naprawić, czyli jak założyć podstawowe szwy chirurgiczne. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy stosować jeden model powszechnie stosowany w zarówno kursie medycyny człowieka, jak i w medycynie weterynaryjnej. To jest nasz pacjent, świetnie znieczulony pacjent, który został przygotowany i tak jak na każdym kursie chirurgii, czy chirurgii ogólnej, czy mikrochirurgii, będziemy go używać do naszych celów. Dlaczego akurat świńska nóżka nadaje się do tego najlepiej? Dlatego, że zarówno konsystencja skóry, jak i tkanki podskórne najbardziej są zbliżone do tego, co możemy spotkać u człowieka. Nasza skóra niewiele się różni. Poza tym ze względów zarówno etycznych, ze względów także no i ekonomicznych jest to najprostszy, najtańszy sposób nauczenia się nałożenia szwów. Ale zanim do tego dojdzie, bardzo często jeszcze stosujemy inne modele. Bo tutaj mamy taki model z dużego sklepu. Znanego szwedzkiego producenta, tak. Te zabawki bardzo lubimy właśnie używać na naszych kursach technik chirurgicznych, dlatego że jest tu bardzo wiele elementów, które możemy naciąć, przeciąć, przemieścić. Także zarówno jesteśmy w stanie przerwać ciągłość tkanek, ale także i odtworzyć ciągłość tkanek. Na razie ten model sobie odłożymy spokojnie i zajmiemy się naszą nóżką świńską i przede wszystkim pokażemy, jak się tnie tkanki. Do cięcia służy zarówno skalpel, jak i nożyczki. W przypadku skóry o wiele wygodniej jest użyć skalpela, który możemy, czy to w przypadku bardzo precyzyjnych cięć, prowadzić w ten sposób. Ale jako, że tkanki są bardzo mocno zbite, jest bardzo dużo tkanki łącznej w skórze, trudno byłoby w ten sposób dokonać cięcia. W związku z tym inaczej nieco chwytamy skalpel i wykonujemy cięcie. Staramy się, żeby jednym cięciem przerwać ciągłość tkanek w każdym miejscu naszego cięcia jednakowo, aż do tkanki podskórnej. Tak wygląda nasze przecięcie. Widzimy, cała skóra właściwa aż została nacięta. Pod spodem widzimy tkankę skórną. Tutaj nóżka świńska ma jeszcze dodatkowe walory, dlatego że kiedy chcemy ćwiczyć więcej technik cięcia i szycia w głąb, szyjemy i tniemy od strony podeszwowej. Natomiast dzisiaj na potrzeby tego wstępu do naszego kursu będziemy szyli tylko od strony grzbietowej. Dlaczego to cięcie jest takie istotne? Żeby było właśnie prowadzone w sposób kontrolowany oraz, no, można powiedzieć, estetyczny. Dlatego, że wszystkie dodatkowe nacięcia, wszystkie dodatkowe urazy tkanek będą nam utrudniały zarówno zbliżenie brzegów rany, szycie chirurgiczne, ale także będą komplikowały nam gojenie. Dlatego od samego początku naszego przedsięwzięcia musimy cięcie dobrze zaplanować i dobrze prowadzić. Estetyka tutaj współgra z elementami związanymi z gojeniem rany. Mamy przecięty. W związku z tym teraz troszeczkę o zbliżaniu brzegów rany, czyli o szyciu. Tak jak wcześniej już Wam wspominaliśmy, istnieje cała gała materiałów, których używamy do szycia. Krótkie przypomnienie. Do szycia skóry i zbliżania tkanek skórnych będziemy używać nici niewchłanialnej i nici tak zwanej jednowłóknowej bądź monofilamentowej. Tak, aby gojenie tej tkanki po naszym cięciu było jak najmniej zaburzone przez hydrofilność naszego materiału szewnego. Dlatego też dzisiaj do tego celu wybieramy
nić niewchłanialną, jednofilamentową, monofilamentową. Nić jest wyposażona w atraumatyczną igłę, czyli zespolona jest na stałe, oraz wybierzemy tak zwaną igłę tnącą, która idealnie nadaje się do szycia tkanek skórnych. Zaczynamy. Nić zawsze z opakowania wydobywamy w sposób aseptyczny, w sposób sterylny, tak aby nasze ręce dotykały tylko zewnętrznego opakowania, natomiast nie dotykały absolutnie opakowania wewnątrz, ponieważ jeżeli podajemy nić operatorowi, operator jest sterylny i nie chcemy, aby absolutnie doszło do zanieczyszczenia, do kontaminacji pola operacyjnego. Podajemy to do ręki albo bezpośrednio zrzucamy na stół okolicy pola operacyjnego, tam, gdzie jest miejsce czyste. Pamiętamy również, żeby dobrać nasz materiał szewny i wziąć pod uwagę także kod kolorystyczny, bo jeżeli szyjemy w miejscu, gdzie jest dużo sierści, gdzie ta sierść nam będzie wokół rany towarzyszyć, fajnie jest, jak nasza nić odróżnia się od otoczenia. Natomiast jeżeli zakładamy szwy wewnątrz jamy brzusznej, wewnątrz pacjenta, już nie ma to takiego znaczenia. Jak prawidłowo chwytać igłę w imadle? Mając tak bardzo dużą igłę, słabo odgiętą, chciałoby się chwycić tutaj jak najbliżej czubka, po to, aby ta siła wpływania się była jak najsilniejsza. Jest to niestety błąd, dlatego że chwytając tę igłę tu w tej okolicy, tuż przy końcu ostrym igły, po prostu miażdżymy te fragmenty tnące. Igłę zakładamy mniej więcej w 1/3 górnej igły i nigdy pod kątem prostym, tak jak teraz pokazuję, tylko lekko odchyloną. To nam ułatwia proces szycia tkanek. Dalszą część nitki chowamy gdzieś sobie, tutaj przytrzymujemy w palcach po to, aby nam nie plątały się i nie zakażały się od tkanek. Na początek pokażę Państwu, jak nałożyć najprostszy szew chirurgiczny, szew węzełkowy pojedynczy. Szew węzełkowy pojedynczy zaczynamy u brzegu rany. Przez wszystkie warstwy skóry prowadzimy. Staramy się prowadzić igłę prostopadle do powierzchni skóry. Przy okazji jeszcze uwaga ekonomiczna, oszczędzamy nitkę, staramy się tutaj zostawić jak najmniejszy, najkrótszy jej fragment do wiązania i następnie przeprowadzamy przez drugą część skóry, pomagając sobie pensetą. Tutaj troszeczkę przeszkadza mi kamera z mojej prawej strony, dlatego staram się tą pensetą operować w sposób dosyć oszczędny. I teraz, kiedy już mamy przeprowadzoną nitkę, zaczynamy proces wiązania. Najłatwiej, najprościej wiąże się na narzędziu. Zakładamy pierwsze piętro szwu chirurgicznego. To wygląda w ten sposób. Dlaczego tak polecany jest przy szyciu skóry węzeł chirurgiczny, szczególnie kiedy mamy tutaj monofilament w rękach? Dlatego, że podwójny przeplot nitki blokuje tę nitkę, nitka się nie rozchodzi. I zakładamy drugie piętro szwu, także szwu chirurgicznego. Staramy się, żeby odpowiednio utrzymać orientację tych nitek, żeby po prostu szew dobrze trzymał. I zakładamy trzecie piętro, które może być szyte zarówno szwem chirurgicznym, ale zupełnie wystarczy prosty węzełek. I teraz, jak już mamy założony szew, przecinamy
nitki, obie nitki, zostawiając niewielką część materiału. Im materiał jest grubszy, im materiał ma tendencję do łatwiejszego rozwiązywania się, zostawiamy dłuższe końce. Zwykle zostawiamy około pół centymetra. Zakładamy następny szew węzełkowy. I tak szwami węzełkowymi możemy zbliżyć brzegi całej rany. Następny szew mniej więcej pół centymetra od poprzedniego. Jedno wkłucie. Doprowadzenie igły. Z powrotem założenie i następne. Oczywiście to jest wszystko robione teraz w celach demonstracyjnych. Normalnie trwa to sporo dłużej, ale szew węzełkowy pojedynczy, ten przerywany, ma tę jedną wadę, że niestety to szycie przez to wiązanie, przecinanie trwa stosunkowo długo. W związku z tym zeszycie tej długości rany, która tu została spowodowana, trwałoby kilka minut. Ten proces w niektórych przypadkach można przyspieszyć, zaraz o tym powiem, stosując szwy ciągłe. O, i tak mamy nałożone dwa węzełki. I co jeszcze teraz? Może trzeci? Tak, taki troszeczkę już szybszy, tak jak to się normalnie robi. Tu mamy przez jedną część skóry. Bardzo często można zobaczyć, że chirurdzy sobie upraszczają i przekuwają jednocześnie przez oba brzegi, że jeszcze stosują tutaj dodatkowe, jakieś inne ruchy przyspieszające. Można powiedzieć, że tutaj jest duża indywidualność. Wszystko sprowadza się do jednego, do szczelności zamknięcia, do doskonałego zbliżenia brzegów rany i stosunkowo szybkiego wykonania całego procesu cięcia i szycia. I w ten sposób mamy nałożone trzy szwy węzełkowe przerywane. Dobrze, mamy założone trzy szwy węzełkowe, trzy proste szwy przerywane. I wyobraźcie sobie, że w medycynie weterynaryjnej jest to dla nas, jako lekarzy weterynarii, jest to szew dużo, dużo bezpieczniejszy dla naszych pacjentów, ponieważ nasi pacjenci interesują się ranami, bardzo interesują się tym, co wprowadziliśmy do ich ciała. Nagle pojawia się jakieś ciało obce, jest to dla nich bardzo niewygodne i bardzo ciekawe zarazem, dlatego też zaczynają się interesować raną. I wyobraźcie sobie, jak wyjmą, zdejmą lub wyręczą nas w usunięciu jednego szwu, pozostałe szwy nadal będą zbliżać brzegi rany i zamykać ranę. Teraz pokażemy Wam szew ciągły, szew prosty ciągły, który zamknie nam ranę, który też możemy wybrać jako możliwość zamknięcia naszej rany chirurgicznej. Niemniej jednak zawsze musimy liczyć się z faktem, że jeżeli nasz pacjent zainteresuje się raną i przegryzie naszą nić chirurgiczną, wówczas niestety cała rana otworzy się. Do dzieła. Zaczynamy. Początek jest, można powiedzieć, identyczny jak przy szwie przerywanym. Mianowicie nakładamy pierwszy szew.
Tak samo go zawiązujemy. Pierwsze piętro. Drugie. I trzecie. I teraz jest tu różnica. Dlatego, że nic nie odcinamy. Ten kawałek, który tutaj mamy, nawet przerwała mi się troszeczkę nitka tutaj, zostawimy sobie na koniec, jak już całość będzie zszyta. I zbliżamy. Możemy tutaj zarówno narzędziami zbliżać, przeciągać nitkę, jak i palcami. Tutaj fakt, że to są bardzo dużego kalibru nitka i igła, po prostu pozwala na użycie palców zamiast narzędzi. I proszę zobaczyć, kontynuujemy szycie, starając się wkuwać identycznie jak poprzednio. Raz za razem powstaje taki ściek bardzo przypominający zszywanie dżinsów po jakimś tam upadku na rolkach czy na deskorolce. Takie szycie na okrętkę, powiedzmy. Za każdym razem staramy się dociągnąć szew, ale nigdy uważam, żeby tutaj nam się nie zapętliło. To jest właśnie ten problem z monofilamentem takim z tworzyw sztucznych, który on lubi się zapętlać nam. I tu mamy następny. Założymy 3-4, żeby to było lepiej widać, żeby było widać także i efekt tego właśnie zbliżania rany, no i potroszę też efekt kosmetyczny. Bardzo ważne jest, aby na poszczególnych etapach naszego życia zwracać szczególną uwagę i dbać o to, aby każdy kolejny szew, który zakładamy, był mniej więcej w tej samej odległości co poprzedni, żeby napięcie zbliżające ranę równomiernie rozkładało się wzdłuż jej brzegów. Też bardzo ważne jest, aby zbyt mocno nie ściskać naszego szwu, ze względu na to, że wspomniany efekt kosmetyczny i wytworzona blizna po czasie gojenia będzie bardzo brzydka. O, tutaj mamy nałożone już 3, założymy 4, ostatni. Tutaj niejako materiał nam pomaga bardzo, pracuje bardzo dobrze, zamyka nam tę ranę, ale nie wszędzie skóra tak bardzo dobrze się schodzi, dlatego jeszcze później powiemy, pokażemy jeden szew, który pozwala nam zbliżyć brzegi rany. W takim przypadku, kiedy to jest bardzo, kiedy tkanki są bardzo od siebie odległe, kiedy się rozchodzą i trzeba dosyć dużej siły użyć, żeby je zbliżyć. Mamy tutaj nałożony, proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy my tutaj skorygujemy, ułożymy, otrzymujemy w miarę równy szew i teraz zakończenie szwu. Na zakończenie wykonujemy dokładnie te same czynności, co poprzednio, z jednym bardzo drobnym wyjątkiem. A mianowicie
zostawiamy pętelkę. Wystawiamy pętelkę z poprzedniego szwu, która będzie nam służyła jako drugi koniec nitki do zawiązania. Wiążemy węzeł chirurgiczny. Jeszcze raz. Tutaj musimy ściągnąć wszystkie fragmenty nitki i ostatni. I w tym momencie mamy szew zakończony i wystarczy tylko usunąć nadmiar nitki. Niewielki tutaj, wystarczy 2 mm z jednej strony i odciąć nitkę z drugiej strony. Możemy skorygować, poprawić tutaj ten szew i proszę zobaczyć, że w tym szwie, tak jak Kasia wcześniej wspomniała, wystarczy przecięcie jednej z tych nitek. Wyobraźmy sobie, że to są ząbki psa. Pies przegryzie nam jedną nitkę. Tak samo jest i ze zwierzętami doświadczalnymi. Co się dzieje? Cała rana nam się rozchodzi. I to jest ta zaleta szwów węzełkowych, które trwają dłużej, trwa dłużej ich nałożenie od szwu ciągłego. Niemniej jednak, słuchajcie, żeby uniknąć tego typu sytuacji, a zarazem, żeby zaoszczędzić czas, bo tak jak sami widzicie, zajmuje to czas, zarówno szew ciągły, jak i szew węzełkowy trwają. Dlatego też w wielu wypadkach, gdy trzeba już skrócić czas operacji, gdy robi się to niebezpieczne dla pacjenta, warto jest użyć szwu mechanicznego, który zakładamy bardzo, bardzo szybko. Ma on wszelakie zalety szwów tradycyjnych, niemniej jednak oszczędza nam czas, podczas którego pacjent jest w znieczuleniu ogólnym i jak również w medycynie weterynaryjnej przeciwdziała tego typu sytuacjom, że jeżeli nasz pacjent zainteresuje się nicią, zainteresuje się szwem ciągłym, to szybciej go zdejmie niż my. Dlatego też słuchajcie, szew mechaniczny, który jest w postaci takich specjalnych szywek, jest niemożliwy do wyjęcia i do przegryzienia przez naszych pacjentów. Dlatego oszczędza nam czas, zapobiega też dodatkowej traumatyzacji tkanek, ale musimy pamiętać, że w momencie, kiedy chcemy usunąć szew mechaniczny, też musimy mieć do tego specjalnego typu urządzenie, które nam w bezstresowy, bezbolesny sposób pozwala usunąć nasz szew mechaniczny. Dlatego też przy odrobinie umiejętności możemy naszego zwierzaka pozbawić szwów po odpowiedniej instrukcji lekarza weterynarii samodzielnie w domu. Natomiast tego typu klamerek, no niestety już sami nie zdejmiemy, dlatego że trzeba mieć do tego specjalne pensety. Teraz, dlaczego zwierzęta się interesują tymi szwami? To jest powszechne niestety, zarówno w chirurgii eksperymentalnej, kiedy operujemy myszy, szczury, większe zwierzęta, także i w chirurgii klinicznej. Mniej więcej w trzecim, czwartym dniu od nałożenia szwów zaczyna się proces gojenia, polegający przede wszystkim na ściąganiu blizny. I wtedy mamy efekt, jeszcze tu jest dodatkowo, pamiętajmy, czwarty dzień, szczyt zapalenia, następuje ściąganie i swędzenie. I taka przykra bolesność tej gojącej się rany, która wręcz no, zwierzaka skłania do tego, żeby się interesować tym miejscem. Rutynowo stosujemy wtedy najczęściej na przykład kołnierze, które ochraniają nam przez izolowanie praktycznie głowy nałożonym kołnierzem.
No i zostają jeszcze pazury, które musimy w jakiś sposób neutralizować dobrze nałożonym opatrunkiem. Kolejnym rodzajem szwów, który umożliwia nam zamknięcie i zbliżenie brzegów reny, jest szew materacowy. Dzisiaj zaprezentujemy Wam szew materacowy poziomy, jaki najczęściej wykonujemy u naszych pacjentów, żeby zbliżyć brzegi rany. Ten szef jest kombinacją dwóch szwów prostych. Aż może tutaj zakończę i do kamery zawiążę węzełek. Podstawą tego szwu jest nałożenie drugiego szwu równolegle do pierwszego i zawiązanie po jednej stronie. I co się teraz dzieje? Zawiązując, powodujemy ściągnięcie brzegów rany i ta część nitki, którą tutaj widzimy, po jednej stronie, po drugiej stronie, bardzo silnie zbliża nam brzegi rany, zmniejszając szansę przecięcia nitką skóry. W przypadku tego węzła prostego sama nitka trzyma tkanki i w momencie, kiedy jest bardzo duże naprężenie tkanek, może przeciąć tkanki. W tym przypadku tego rodzaju szwu ta szansa jest o wiele mniejsza. Nakładamy drugie piętro szwu i nakładamy trzecie piętro szwu i ten szew kontynuujemy wzdłuż. Żeby dodatkowo jeszcze zabezpieczyć się przed przecinaniem tkanek, możemy jeszcze na nitkę nakładać koraliki. Najczęściej jest to plastikowy dren cięty na odcinki mniej więcej 5-6 mm, który po prostu zwiększa nam tę powierzchnię kontaktu nici z materiałem, uniemożliwiając jego przecięcie. Tym oto sposobem jesteśmy w stanie zamknąć ranę, zbliżyć jej brzegi, tak aby było to odpowiednie do miejsca cięcia, odpowiednie do danej rany. Dlatego też szef materacowy pracuje w troszeczkę innej płaszczyźnie, zamykając ranę trochę szerzej. Tak jak tutaj widzicie, zmieniamy kierunek prowadzenia igły, wkuwając się i wykuwając po drugiej stronie i kończąc ten szef. Również w tej chwili jest wykonywany szef materacowy przerywany, ale mamy jego wersję ciągłą. Gdybyśmy dalej tutaj te brzegi rany zamknęli bez zakańczania tego szwu po tym etapie, wówczas będziemy mieli szef materacowy ciągły. Jeszcze dodam tylko tyle, że w odróżnieniu od szwów, które wcześniej widzieliśmy, w szwie materacowym brzegi rany mają tendencję do wywijania się w taki grzebień. Tutaj pojawia się oczywiście na tej powierzchni strób, ale zawsze po zdjęciu tego szwu rozchodzi się ten grzebień i praktycznie w kilka tygodni efekt kosmetyczny czy tego szwu prostego, czy tego materacowego jest identyczny. Także ta sytuacja, jaką widzimy teraz, ten grzebień, on po prostu nam zanika w kilka tygodni. Super. Zaprezentowaliśmy Wam podstawowe szwy, dzięki którym możemy
zbliżyć brzegi rany i zamknąć ranę chirurgiczną, tak aby wygoiła się przez gojenie chirurgiczne, żeby to gojenie było jak najbezpieczniejsze i jak najszybsze dla naszego pacjenta. I musimy pamiętać, aby nasze szwy skórne po odpowiednim czasie gojenia usunąć, a w międzyczasie zabezpieczyć przed tym, żeby nasz pacjent nie zrobił tego jako pierwszy. Tak jest, bo to jest podstawa. Zanim jeszcze skończymy, chciałem tylko dodać, aby szyć na zasadzie kontynuacji od jednego brzegu do drugiego brzegu. Pamiętajmy zawsze, że długość cięcia nie jest istotna. Długość cięcia powinna nam wystarczyć na spokojne wykonanie wszystkiego, co planujemy w środku. Dlatego też nie powinniśmy się ograniczać z długością cięcia. Będzie najwyżej troszeczkę więcej tkanek do zszycia. Jeżeli szyjemy skórę, najlepiej szyć ją od jednego końca aż do drugiego, pamiętając, żeby nie dokonać żadnych takich przesunięć skóry. Szczególnie uważamy w miejscach, które charakteryzują się dużą ruchomością, tak żeby nigdzie nie zrobić jakiegoś dodatkowego uchyłka, dlatego że on nam utrudnia gojenie. Szyjąc wewnątrz, szyjąc tkanki miękkie, na przykład mięśnie, możemy w niektórych przypadkach nie szyć w sposób ciągły od lewej do prawej czy od prawej do lewej, ale punktowo złapać tkanki najpierw po środku, potem znowu po środku pomiędzy nimi i potem uzupełnić dodatkowo szwami. Obie techniki są w tym przypadku dozwolone. Natomiast jeżeli szyjemy skórę, to szyjemy w sposób ciągły, tak jak tutaj przedstawiliśmy. Super. I tak zamknięta rana, tak zbliżone brzegi rany gwarantują nam prawidłowe gojenie. I z naszym pacjentem spotykamy się za 10 lub 14 dni w celu zdjęcia szwu skórnego, kontroli tej rany, kontroli pooperacyjnej, czy wszystko z naszym pacjentem jest w porządku i czy rana jest właściwie zamknięta. Zdejmowanie szwu wygląda w ten sposób, że zawsze znajdujemy sobie jedno miejsce bardzo blisko wejścia nitki do skóry. Przecinamy nożyczkami i potem wyciągamy szew tak, żeby nitka przeszła przez kanał rany, ale żeby nie miała szansy przewlec wszystkich drobnoustrojów, które potencjalnie mogą być na węźle przez kanał rany. I w ten sam sposób przecinamy wszystkie nitki i usuwamy wszystkie szwy, a po kilku tygodniach będziemy mieli bardzo dobry efekt kosmetyczny. Jeżeli chodzi o zwierzęta mięsożerne, tego typu rany goją się na nich bardzo szybko, nie tylko rany skóry, ale także i rany wewnętrzne. Praktycznie miesiąc, półtora miesiąca po wykonaniu operacji, po nałożeniu szwów, tych miejsc później trudno jest zobaczyć. Dziękujemy Wam serdecznie za kolejne spotkania z chirurgą, za kolejne spotkanie w naszej wspaniałej sali operacyjnej. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny przybliżyć i wyjaśnić tajniki tego, co się dzieje za naszymi drzwiami sali operacyjnej.